Halo, halo, witam serdecznie w kolejnym materiale z serii Hogwarts Legacy. No i w dzisiejszym odcinku przejdziemy na kolejną misję główną. W sumie wszystkie misje poboczne do tej pory udało mi się wygrać. No i teraz misja główna, ostatni skarbiec. Będziemy musieli obronić Hogwarts przed przerażającym magiem Ranrokiem. Bo Rookwooda już załatwiliśmy, to był czarodziej. Ale w postaci człowieka. Pan Ranrok to goblin. Final boss chyba. Zobaczymy. Jaskinie obrońców tak zwane. I zobaczymy. I should hope that the enchantments protecting the castle would protect against an incursion from below. I fear they may not. Although if they don't now, I can assure you they will in the future. Were you able to reach Professor Weasley? I was. Hopefully she and the others will arrive soon. They know where to find the door through which we entered. Damn, the goblins. I wonder if Ranrok is here. Let's go. No, swoją drogą ostatnio odblokowałem nowe zaklęcie przerażające Avada Kedavra. He cannot be far behind. You and I have faced worse, Professor. Więc ciekawa sprawa, jak nauczyciele będą reagowali na zamordowanie kogoś. Ranrok, we'll be pleased with our progress. Zaraz. W sumie może po cichu rozpocznę, zobaczmy. One of the best meals I've ever eaten. Więc niby wykorzystałem Avada Kedavra, ale nauczyciel nawet się nie przejmuje, że mordujemy. Chyba jest za. Dobra, więc jeżeli chodzi o Avada Kedavra, no to wykorzystajmy na bossie. Kurde, come on. O. Dobra, walka prezentuje się jednak na całkiem ciężko, muszę przyznać. Patrz ile wrogów na każdym kroku. Tego nawet nie ma co atakować, zaraz tak wykorzystam inne skille. A nie, tylko ten nam został, okej. Okay.
Dobra, to Avada Kedavra zostawię sobie na innego przeciwnika, jakiegoś mocniejszego. Mamy ukryte przejście, już widzę jedno, ale to za chwilę. Zobaczmy jeszcze wszelkie dodatkowe tereny. Professor, that wall. That's the way forward. Very perceptive. It worked. Let's go. Lumos! Ranrock must be getting closer to finding the repository. I fear you're right, Professor. There's nothing we can do but keep searching. Lumos! No tak, leczenia mamy już zbyt wiele. Na maksa, 25 eliksirów. Może jakieś podejście po cichu? Zobaczymy. Zobaczymy, ile uda się załatwić już na samym początku. Pass that fire whiskey over here. You have to learn to shut it. Hunger! Mamy trochę beczek, ale żadne z nich nie może wykorzystać niestety. Stupid Fire nawet przecina wrogów. Jeżeli chodzi o tarczę, fajna sprawa. Podobnie z Crucio. Dobra, wszystkie zniszczyliśmy? Rzeczywiście. Ale coś odblokowało, jakiś skrót? Chyba mamy kolejne przejście, ale... Chciałbym wam dosłownie wszystko przedstawić. Może by coś ominęło, ale raczej nie. A nie jakieś pojedyncze materiały. Ale i tak mam już pełen ekwipunek. We're getting closer, Professor. That way. Somehow evaded the castle's defensive charge. Steer them this way! We shall make quick work of them! Huh. They got this. Ha!
wszyscy nas już widzą, nawet nie ma co się chować. Wojownik. Dobra, może naładujemy sobie jeszcze wodokadowra, zobaczymy. No, skupmy się na mniejszych przeciwnikach. No to ciekawa sprawa, jeżeli będę miał final boss na przykład, czy będę mógł Avada Kedavra wykorzystać, to będzie od razu wygrana. Zobaczymy. Lepiej. Całą grę oszukiwaliśmy Wheezy, a nas uratowała. Tak, bo to była specjalna różka, którą wykraftowaliśmy ostatnio. We made it. I'm relieved we got here before Ranrok. I can't believe this is it. The repository has been under the castle for hundreds of years. Think of all the pain that created it.
This is what Miriam, George, your friend Lodgok, and countless others died for. Miriam believed this forgotten magic could be used for such good. But she did not know the risks. She did not see what the Keepers have shown you. What Isadora showed you. You are now the Keeper of whatever power it holds. What do you intend to do with it? Nie zamierzam go otwierać, zamierzam go otworzyć? To chyba najważniejsza decyzja w całej grze. Znaczy nie wiem, czy w tym momencie, czy... Teraz powiem mu, co zamierzam zrobić, a potem będzie jakaś inna decyzja. Co rzeczywiście będę robił, nie wiem. Czy z tego, co rozumiem, nie zamierzam go otworzyć, to jest bardziej pozytywne rozwiązanie, a że zamierzam, to... W sumie nawet nie wiem, co by się stało. Wszystkie emocje by wróciły do osób, które... zostały okradzione, nie wiem? Wszystkie smutki? Jakoś ciężko powiedzieć. Dobra, powiedzmy, że pierwsze, a zobaczymy później. I plan to keep the repository as it is. I'm pleased to hear that. I've been thinking. What is it, Professor? I spent all year trying to keep our journey a secret from everyone, including Professor Weasley. But now I wonder if I should have shared it with her and the others sooner. Trusted them more. The Keepers wanted this secret to be locked away forever. How long will you keep it? Na razie trzeba to ukryć na zawsze. Znaczy nie wiem, czy na zawsze, powiedzmy, że na razie. Bez sensu na zawsze, zależy jaka będzie sytuacja jeszcze. I plan to keep it a secret for now, but in time, when I'm ready, I plan to tell those I trust everything and accept their help. I believe that is what Miriam would have wanted. We should trust in others. If anyone can rise to this challenge, my friend, it is you. God. The arrogance of wizard kind. Goblins built this repository. It belongs to us. Enough, Ranrok. It was never yours. I've been wanting to play with this. Miriam's wand. If she'd simply handed over the container, all of this could have been avoided. Foolish, self-important witch. Seems you were two of a kind. She didn't know when to give up either. To mamy nieprzyjemnego bossa. Jak mam sobie radzić? Jakoś na górę wchodzić? Nawet nie mogę się jeszcze na nim skupić. Ciężko powiedzieć. Co się stało? Avada Kedavra po prostu wyparowało. Że jak? Co się stało w tym momencie?
Nie wiem, czy to działa, czy coś się popsuło. Ajajaj. Jakieś inne umiejętności. Krusja chyba nic nie daje, nie wiem. No, zobaczymy. Znowu nie działa mój skill, tak. Wydaje mi się, że niewybaczalne umiejętności nic nie dają, tak prawdę mówiąc. A jeszcze raz chciałbym wypróbować Avada Kedavra. Ma duży potencjał. Patrzcie, zero obrażeń. Krusio bardzo ma obrażenia. A co jest za Avada Kedavra? Come on. Zero obrażeń. Nic nie daje, okej. Jest to sprawa. Walka z bossem nie mogła być aż taka prosta, co z pewnością. Tak samo Crucio w takim razie wywalam, bez sensu. Bombarda będę używał. Ej, kurde, Glacius, co jest? Nie zadziałało, niestety. Mogę zawsze chyba odbić. Nie, też nie działa. Co jest nie tak? Już drugi raz Glacius wykorzystuję i nic nie mogę zrobić. Ale dziwna sprawa, dlaczego tak to działa? O, teraz zadziałało. Ciekawe. Inne umiejętności, które by się jeszcze przydały, puszowanie, nie wiem. Ej, zaraz, ja zadaję jakieś obrażenia? Nie, jeszcze nie. Kurde, zbyt wolno chyba. O rany, co to za umiejętność? Ciekawe, jak przed tym miałbym sobie radzić. Coś zdążę, jakieś inne umiejętności? No nie wiem, nie widzę. A to nie jest jakieś wielkie. Kurde! Ataki są naprawdę super szybkie.
Ja nie mogę, a to jest pół sekundy na reakcję. Come on. Się zgubiłem w całej walce, dajcie spokój. Dobra, to jest pierwszy naprawdę ciężki pojedynek. I teraz jakiś atak puszujący. Ja nie mogę, jak się można zgubić. Jeszcze na fioletowo. Szukamy kolejnych, tak? A szybko się jeszcze zmieniają, chwila, moment. Nie mam umiejętności, nie zdążyłem. Kurde, ale głupia sprawa. Ja nie mogę. Dobra. Ej, co jest? Glacius! Nie zadziałał, niestety. Muszę się bardziej śpieszyć ze zmienianiem umiejętności. Mam jeszcze jakieś umiejętności, które na fioletowo, żeby zadawały obrażenia, chyba nie mam. Tego wolę zawsze zmieniać sobie. Teraz fioletowy, dobra. Kurde, znowu nie miałem cooldownu. Dobra, walka jest naprawdę dosyć ciężka. Jak ja mam tak szybko niby dobiec na drugą stronę, nie da rady.
że jest się blisko, to te ataki naprawdę ma się pół sekundy na reakcję jakąkolwiek. A ja w ogóle nie mam zdrowia, nawet nie zwróciłem uwagi. Kurde, a blisko. A tyle? Bohaterka robi Reapera na całą jaskinię, czy jak? Dobra, szczerze mówiąc, dziwna sprawa, dlaczego profesor Fick nagle nie żyje, co mu się stało? Ktoś go jakkolwiek uderzył? Coś na niego spadło? Jakiś, nie wiem, kamień? Nie mam pojęcia, no nic tam nie otrzymywał, chyba. Chyba nagle ze starości, ze zmęczenia, ale to trochę dziwne. Profesor Eleazar Fick. I dare say he was a beloved professor to many of you. Suddenly a long-standing colleague to his peers. A famed adventurer and seeker of knowledge. He built a reputation charging into the unknown, brazenly disregarding both discretion and safety, providing perhaps a rather unfortunate lesson for us all. His devotion to adventure was rivaled only by his dedication to Hogwarts. And of course, to his wife, Mary,
Midi, whom we lost much too soon as well. Professor Fig represented the best of all of us. Oh, he could be deviously clever, possessed a brilliantly inquisitive mind, and was the most loyal of friends. But perhaps it was his remarkable courage, for which we will all be forever indebted to him. If not for Professor Fig, well, I can say with confidence that if not for him, many of us, let alone Hogwarts, would not be here today. Those that knew him best will agree that we must now honor him as only Hogwarts can, by wisely, resourcefully, justly, and bravely facing all that lies ahead. To Professor Fig! Can't believe we lost Fig. I didn't know him as well as you did, but I know he was a good man. Glad Weasley spoke for him. She honored him well. Fig will be well remembered. I wish the same could have been done for my uncle. I wonder if there's a chance Anne would meet me. Sebastian, I can't imagine what you and Anne are going through. Perhaps you'll hear from her soon. I hope so. I'll let you know. Sebastian, there's something you should know. It's to do with Victor Rookwood. I heard a rumor that he confronted you outside of Ollivander's. Sounds as if he faced quite a fight. The rumors are true, and I did. But it's not that. Just before Rookwood attacked, he uttered something familiar. The same words Anne heard before she was cursed. Children should be seen and not heard. Wait. What are you saying? It wasn't one of Ranrock's loyalists who cursed Anne. It was Rookwood. It was Rookwood all along. This can't be. It was the Loyalists. It's always been them. The night Anne was cursed, all she saw were goblins. Once Rookwood allied with Ranrock, Isadora's estate became of interest to them both. That's why Rookwood was there the night Anne was cursed. He was working with Ranrock. When he saw your sister, well, he didn't want anyone to know. So he cursed her. And she's never been the same. So cruel. Rookwood deserved what he got. Thank you for telling me. It wasn't a goblin. I suppose I owe you an apology. All this time I thought goblins were the enemy. But it was never that simple. Ominous said he's spoken with Anne. I wonder if she'll see me. I'll find out and send word when I know more. Oj, mamy wiosnę teraz, okej, okay, czyli dopiero po zakończeniu kampanii, okej. Okay. Znaczy, to nie jest jeszcze koniec, znaczy głównego wątku to już jest koniec. Załatwiliśmy final bossa, powiedzmy, ale z tego co wiem, są jeszcze jakieś inne misje fabularne. Dobra, czyli proszę bardzo, wstajemy. Udało ci się ukończyć historię dziedzictwa Hogwartu i dotrwać do końca roku szkolnego. Twoje sumy zbliżają się wielkimi krokami, także to dobry moment, aby przejrzeć swoje postępy w przewodniku. Eksploruj świat, zakończ wszystkie pozostałe wątki, misje poboczne oraz zapełnij swój przewodnik według własnego uznania. W cieniu objawienia załatwione jest. Ukończ misje główne, dobra. Zobaczmy w takim razie w opcje, jak się prezentuje sprawa. Tędy.
95% misji fabularnych jest załatwiona. Czy jeszcze jest 5% gdziekolwiek, nie wiem w sumie gdzie na razie mapa? Mają jakieś, nie wiem, misje, cokolwiek? Człowiek za księżycami, przygotuj się do sumów. Jeszcze coś będzie, ale nie wiem gdzie. Nie, wydaje mi się, że trzeba było się gdzieś teleportować. Potem trochę poczekać, dopiero wtedy będą jakieś kolejne informacje. Tak to niestety nie wiem. O, mamy. Dobra, czy jeszcze mamy misję z Sebastianem? Jeszcze bym tak poczekał jeden dzień, powiedzmy, czekaj. Proszę, dostanę od kogoś informację, nie wiem. I to jest misja główna chyba. Zobaczmy. Misje, jak to jest zaznaczone. W cieniu przyjaźni, jeszcze z Sebastianem. Jeszcze z Weasley, czujne oko Weasley, to będzie misja główna. Czyli mamy dwie misje, okej. Więc w sumie z bossem udało się wygrać, ale jak sami widzicie, nie jest to jeszcze koniec historii. Jeszcze będzie kilka odcinków przynajmniej i postaram się właśnie do 100% całej fabuły wygrać, żeby przedstawić wam wszystkie historie, wszystkie misje. Więc tak, jeżeli interesuje was kontynuacja tych kilka ostatnich odcinków, to polecam zostawić jaka suba dzwonka po kolejne codziennie wychodzące materiały z tej gry oraz z innych gier. Dobra, więc to było na tyle. Ja się z wami żegnam. Do jutra.